No to dzień dobry. Jarek w okularach. Powiem tak. Tak zwanego jetlagu nie doświadczyłem. Po prostu noc była długa, bardzo długa. Już musiałem sobie lekko odbić te stresy wszystkie. Udało się. Trochę popłynąłem, zaszalałem, ale... Ale powiedzmy, że już po przespaniu się z tym wszystkim mogę powiedzieć, witamy w Nowym Jorku. Już chyba zaczynam rozumieć to, gdzie jestem, że się tutaj znalazłem, że sam do tego doprowadziłem i teraz trzeba sobie radzić. Na szczęście tutaj mam backup w postaci Jarka, ale co będzie dalej, to się okaże. Mieliśmy pralnię i okazało się, że Jarek nie ma pralni w domu. Biedna, powiedzmy. Podobno wszyscy nie mają pralni w domu. Także ja też się zdziwiłem, bo w domu się nawet nie gotuje tutaj. Ale to wszędzie się tak nie gotuje się w Nowym Jorku? W Nowym Jorku, oczywiście nie gotuje. Większość ludzi nie gotuje. Albo jak gotuje, to po prostu dla zabawy. Dla zabawy się gotuje, bo nie dla jednej osoby, to się do czego opłaca, się bardziej opłaca iść. Tutaj wszyscy przeliczają wszystko na hajs, na czas. Czas to na hajs. Coś w worka, dwie rzeczy. Takie pranie, żeby sobie zrobić, co kosztuje powiedzmy 2 dolary. Tak, zależy od też. Ja na przykład jestem bardziej wygodny, oddaję po prostu wszystko. Płacę 10 i mi pioro składają, presują. Chodź, trzeba. Dlatego się nie opłaca. 20 dolarów, tak? Tak. Metro stare, także... No to jesteśmy. To jest twój kwit, który pozwoli mi wjechać, tak? Że jakby co? Jakby co? Ale wiesz, on mi powiedział, że ty jesteś nielegalny. Mówię, nie panie, szkołę chłop ma. No. Mówię, jak tobie ten celnik wiedział, że... Że jesteś nielegalem? Ja jestem nielegalnie i to stwierdził na podstawie mojego pochodzenia, bo stwierdził, że ty z Polski jesteś, ja z Polski, to jestem nielegalnie. Tego człowieka o to podać do sądu. Aha. O dyskryminację za to, że na podstawie mojego pochodzenia wydaje taką opinię na tym. No w sumie rację. I na tym ja bym mógł wygrać naprawdę duże pieniądze. On wygrał drugie przyjemności. Teraz i o takie rzeczy się ludzie sądzą? Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. The Brand Building. On jest stąd, tak? Z Nowego Jorku? Proszę. Jarek mówił, że New Jersey to wiocha. A gdzie jest? Tam. Taka wioska po drugiej stronie rzeki. To jest rzeka? I co? I tam jest ten pomnik katyński, tak? Tak. Gdzieś tam po drugiej stronie. Czas załatwić pewną sprawę fundamentalną, bo się martwię o mnie w Polsce. Czyli kupić simkę, żeby był net. Wiadomo, do komunikacji. Nie potrafię do końca się cieszyć tym wszystkim tutaj, bo raz jeszcze do mnie dociera, a dwa, nie udało mi się wszystkich spraw pozamykać. To, że nie wszyscy mi zapłacili za moją robotę przed wyjazdem, to osobna kwestia, ale nie udało mi się ogarnąć przeglądu do Łady, bo zrobiłem homologację do buta.
Powiedz mi, po co wam podgrzewane poręcze? Czy są tak wyślizgane, takie ciepłe? No nie, no, one są podgrzewane. Tam taka gruba babka idzie. Z gościem. Klientka była bez staniku, co już widzę, że jest normalne. I miała osadzony telefon w cycki. No tak. No tak! Powiedziałem. Wiesz, że ona nie chce wsadzić go... Jeszcze, wiesz... Dużo trzeba ty cię. Daj, a idź pan. Nie? Zajebiście, telefon sobie w cycku noszę. Misja wykonana. Byliśmy w salonie sieciowym korporacji, która istnieje również w Europie. Obsługiwali ją Portorykańczycy. Ja naprawdę ich szanuję. Oni, nie wiem, na jakie oni machloi funkcjonują, ale za 100 sprzedali kartę SIM z nielimitowanym internetem, wam jak prepaid, bez rejestracji. I generalnie wszystko mogę sobie robić, co chcę. Ja pani zarejestrowała, tak dalej. Tylko powiedziałem, że trzeba zapłacić dupą. Tak, tak, dokładnie. Także szanuję, bo nie dość, że walą lewiznę po takim bandzie, że hej, więc ja tutaj naprawdę szanuję pomysłowość, to jeszcze robią to jako na franczyzie tak naprawdę, tak? No tak. Bo na sieciówce, która jest europejska, zdaje się. Tak. No, że bomba. Wszystko się da, tak jak mówiłem wcześniej. Piękna sprawa. Nie ma, że się czegoś tu nie wie. Piękna sprawa. Benjamin przemawia. Witamy, kolejny piękny poranek na Kunisie. Tym razem muszę zrobić ujęcie z przyczajki, nie ze względu na RODO, tylko ze względu na to, że tutaj się wszyscy sądzą. Więc nie mogę pani za bardzo sfilmować. W czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, że byliśmy ostatnio załatwić kartę SIM. Udało się. 2 miechy za 100 dolarów. Ja teraz mogę sobie streamować i robić, co mi się żywnie podoba. Właśnie po to, żebyście lepiej to wszystko zobaczyli. Ale jest jedna rzecz. Aha. Pani jak sprzedawała simkę, to oczywiście co zrobiła? Wszystko założyła. Zrobiła full serwis, naprawdę. Jeszcze nawet jak taki Meksykanin do tej pani z Puerto Rico podszedł pogadać, to on wszedł za ladę i sobie z nią gadał. Coś tam sobie zakładali, także dobra beka. A tutaj, dla odmiany, Jarek mówi, to jakieś bułki na śniadanie. I jakieś jest moje zdziwienie, kiedy przychodzimy do piekarni. Nie chcesz? Przychodzimy do piekarni, a pani się robi bułki. Mleka nie chcesz? A nie, a jest cukier? A jest. Jakie chcesz? Cukier. I to jest normalne, że ty sobie przychodzisz, a ona się robi bułki, tak? Tak. A co ty w ogóle w domu robisz w takim razie? Śpisz. W domu tylko śpisz. Siedzisz. Odpoczywasz. A te bajgle gdzieś widziałem w Polsce. Tak? No. W Polsce są popularne? Na pewno są. Znaczy popularne? Świecie. Nie wiem, ale... Na całym świecie. Ale bułka z dziurką, no. Śmiesznie. Ale w sumie, wiesz, my też idziemy w tym kierunku. Dlatego, bo jeszcze nie tak dawno temu, pamiętam przecież jak się miało rowery i tak dalej. Czy też jak rodzice mieli samochody, jak tam krewni mieli auta. To w latach 90. każdy sobie robi na podwórko, albo sąsiada, nie? Rowery przecież ja jeszcze do końca liceum sobie robiłem sam. Potem już na studiach stwierdziłem, że mi się to nie opłaca. No tak. Że wiesz, część, sprowadzenie tej części często, nie? No tak. Jakieś marże, nie marże, to oddajesz do chłopa, który to robi. I robi. I mało tego, pojechałem do Zakopanego do Andrzeja i Andrzej miał taką jedną z wielu fuch, która polegała na tym, że on tam między innymi musiał serwisować różne rzeczy w chałupie. I ludzie, jakim się spaliła żarówka, a mieli żarówkę gdzieś tam schowaną, nie? Mhm. Dla backupu, to i tak dzwonili, żeby wymienić żarówkę. Także, wiesz, u nas też już się to zaczyna. I to tak mocno. I była taka akcja, że chłopaki mieli w jednym z akademików, w jednej z mylinie taki obrót, że po prostu gość mi mówi, czy ja nie mam jakichś butelek wolnych, nie? Mówię, mam. No i w pewnym etapie swoich studiów miałem taki deal, że przynosiłem im 10 pustych i dostałem jedną pełną.
Barter. To było tyle lat temu, że to już się przedawniło, więc pal licho. Czego nie brać, jak się wyciskają do ręki, trzeba uważać. Ignorować i przysypać. Tak. Rada Jarka S. Ale ten koleś to by chyba swoją matkę sprzedał. No, a widziałeś co? O co chodzi? No. Jest tu grupa ludzi takich, co po prostu mają jakieś płyty CD i mówią, że o, to jest moja muzyka. Być może to jest ich muzyka. Wcale okay. Ja w to nie wątpię, nie? Dobra, ich to muzyka. Z reguły to jest rap, czy to hip-hop, czy coś takiego. No i widzisz, jaki człowiek podchodzi, o, masz moją muzykę, nie? Jak masz na imię? Mówisz, o, Jarek, Michał, nie? O, no to jak dollar sign, czyli jest symbol dolara, nie? I o, że ja ci podpisuję to. Wiesz, taki trik niby chce psychologiczny chyba, a później mówi, o dobra, to masz tu płytę, ale daj mi parę dolarów, wiesz, jakieś zapomogi na to, żebym ja jeszcze sobie wideo do tej piosenki zrobił. Ale w sumie my w Europie się przyzwyczailiśmy do bardzo wielu rzeczy, ponieważ bardzo wiele błędów, które... bardzo wiele kosztów państw chyba, nie? Tak, a tu nie. Po prostu nie. No, Obamacare. No ale to... Ale generalnie to jakaś, nie. Generalnie nie. Obamacare to jest tylko, tak jak wcześniej mówiłem, z nazwy i z ideologii jest fajne, ale w praktyce nie jest fajne. To po prostu cię zmusza do czegoś, żeby za coś płacił, czego nie chcesz. I to już nie jest fajne. To jest może fajne dla jakiegoś małego procenta ludzi, tak, ale dla większości nie. Trochę zaczynam tego celnika rozumieć, bo on mógł sobie... Mógł nie podejrzewać o to, że to jest dziwne, że mając tak skromny budżet podróży, potrzebuje się do Ameryki. Oczywiście, że tak. No ale puścił. Dlatego mówię, że będziecie spotykać cały czas to samo pytanie. O, to masz dużo pieniędzy, bo cię stać na to, żebyś mi przyniósł co wolnego. Świątynia jest, a czy Bóg jej nie jest i wierni? Ale ładnie to wygląda. Czy to po prostu zabytek dzisiaj jest już? Patrz, dobrze, że z niej hotelu nie zrobili. Nie? No chyba nie, nie wiem. Czy ty jesteś stąd? Nie. Nie. Uchowała się. Drugi odprawiał mszę, słuchaj. Wiesz? Nie wiesz. Wiesz co? Wiesz co to tam musi. Okej. Okay. A teraz zobaczymy ciekawą rzecz, bo pamiętaj, że ja przyjechałem tutaj z Polski. W 1995 roku, Jan Paweł II. O proszę. Pamiętaj, że ja przyjechałem z Polski i mam do takich miejsc podejście takie normalne, jak się powinno mieć. Chętnie bym zobaczył, jak to wygląda tutaj. Trochę jak w Częstochowie, na Jasnej Górze. Wiesz co? Czy jakieś przesie odbywają w ogóle kiedykolwiek już? Tak, tak. Wiesz, no to cały czas biznes. Też tam te świeczki się tam rzuca pieniądze do świeczek. Smutno mi, wiesz, jak tutaj wszedłem, zobaczcie. Tak. To jestem z Polski, stary, mam do tego podejście takie, jak normalnie mają Polacy. No dobrze, no ale to czemu smutno? Bo smutno dlatego, bo widzisz, że masz tutaj ludzi, którzy przychodzą z dupy. W ogóle nie szanują tego miejsca, nie rozumieją w ogóle, o co tu chodzi. Wiem, że się na tym robi zajebiste pieniądze, ale to też... Słabo. Myślałem, że świętym zostałeś skujny. A ta woda święcona to pewnie tylko taka rekonstrukcja historyczna. Przypomina się piosenka Kaczorskiego Chrystus i kupcy. Ja rozumiem, że to może jest to normalne w Ameryce, natomiast... Wiesz, według standardów naszych to słabo. Fajna ma dziewczyna miniuwa, ale wiesz... No w Krakowie, jak do katedry przychodzą, to co? To inaczej jest. A wiesz co, ja nie, w Krakowie nie bywał za często. No jak ja byłem w Krakowie dwa lata temu ostatnio,
No to było to samo. Różnicy nie ma żadnej. Tak? Nie. Tylko, że ładniejszy pościół w środku. Mhm. No to nie wiem, ja byłem we Wrocławiu w katedrze i akurat we Wrocławiu to te wszystkie wycieczki tak bokiem sobie chodzą, tutaj do góry jeszcze prawo, lewo i tam się normalnie odbywają te wszystkie rzeczy ceremoniały. Coś takiego jest na Jasnej Górze w Częstochowie, tam to jest też przegięcie, no ale to jest taki, wiesz, jest jednak jakaś taka stolica religijna Polski, w której też no, bardzo specyficzne uwarunkowania są, bo niby stolica religijna Polski, ale miasto rządzono przez LSD. O. Dlatego, bo no tak, ten ruch pielgrzymkowy, wiesz, generuje ogromne pieniądze, co generuje pewne problemy. A ilość ludzi, którzy na tym zarabiają, jest wbrew pozorom ograniczona, nie? I się ludzie wkurzają, dlatego w Częstochowie. Kto inny rządzi, a kto inny... Kto inny rządzi na dole, kto inny na górze. Chociaż mieszkańcy często mówią, że to jednak jest komitywa, mimo przepaści. Światopoglądowo-politycznej. No nic, idźmy stąd w inne miejsce. Kurde, jest trochę ciasno. Ja się boję, że ten kijem kogoś walnę i wtedy będę i będę sądzony w Ameryce, nie? Za napaść. Znowu, nie wiem, idę siedzieć albo co. Bo tu się nie pierdzielą. W ogóle tu, a tutaj są zawiasy. A tutaj obok nas, proszę bardzo, Trump Tower. Nie. Sorry. Ty patrz! Open to the public. 8 a.m. 10 p.m. Mają rozmach. Oj, mają. To jest ta legendarna wieża. Tak. I co? Takie legendarne rzeczy, jak się na nie patrzy z bliska, to zawsze... Nie, to jest nie, to taki imponujący. To jest jakaś taka story propaganda. Stoi, to stoi. Doszliśmy do tego, że jutro przed południem opuszczam Jarka i będę w miarę możliwości butował do New Jersey z plecakiem. Więc a propos tego jest taka ciekawostka. Jest prawo takie w Nowym Jorku, ustalone jakiś czas temu. Jeżeli masz plecak i wchodzisz do Subwaya, czyli do metra, jeżeli wchodzisz, to policjant ma cię prawo przeszukać, ale jak to w Ameryce, ty masz też swoje prawa, więc możesz odmówić tego, możesz mu powiedzieć, że ty nie chcesz, żeby on ci przeszukał plecak i on nie może ci nic z tym zrobić, ale ty nie możesz wejść do Subwaya, wtedy jechać metrem. Lub możesz być aresztowany i po prostu być odwiedzonym na posterunek policji, ale masz prawo odmówić. Jeżeli byłby w New Jersey, to byłby okej. Nie wiem, jak to mieć w New Jersey, ale wiesz, o co chodzi. No. Masz prawo odmówić. Rozumiem. To jest twoje prawo. Odmówić. Ale że wiesz, że konsekwencje tego będą takie i takie. No to jest inna historia. No ale my ci dajemy takie prawo. Ciekawostka. Jutro czeka mnie ambitny dzień. Właśnie z tego względu, że powoli zaczyna się opuszczanie ciepłych kieleszy. Bo miałem fajne, miękkie lądowanie w Nowym Jorku Jarka. I teraz będę kierował się, znaczy jutro będę się kierował jeszcze do New Jersey, do Bartka. No jest to tam z 4 dyszki. I będę próbował się jakoś przebić. Zobaczymy. Jak to było w tej komedii polskiej? Czas opuścić ciepły dołek. Jakie to komedii było? Oj, nie pamiętam. Chłopaki nie płaczą. Ale rzeczywiście będzie ciekawie, bo naprawdę w społeczeństwie amerykańskim, w społeczeństwie, gdzie pieniądz rządzi człowiekiem, gdzie każdy, wiesz, no, grabi na swojej działce, to... Zauważyłeś, jak to jest fajnie skonstruowany ten Central Park? Zobacz, nie słychać już tego zgiełku. Zauważyłeś to? No. Cisza. Już niżej. Nie? Oczywiście. Nie? To prawda. Zobacz, idziemy sobie. Ile tu jest? 15 metrów? Podsumowując, nie wiem, jak będzie ze stopowaniem w Ameryce. Boję się, że to może być prawdziwy dziki zachód z tego względu, że tutaj jak każdy swoją rzepkę skrobie i pieniądz rządzi społeczeństwem, to ludzie generalnie mają w siebie w takim głębokim poważaniu. Oczywiście. No, nikogo nie interesuje, co ty robisz, kim jesteś, jaki jesteś.
To jest każdego oddzielny interes. Nikt się nie wtrąca w twoje sprawy, ty w kogoś. Sobie żyjesz i tak dalej. Dlatego... A my w Europie tak tylko przywykliśmy, nie? Że się wtrącamy i tak siebie nawzajem pilnujemy. Ja właśnie mi się tu to podoba akurat, że tak jest bardziej... Nie masz presji społecznej takiej. O. Czyli generalnie jutro rozpoczynam podróże przez Dziki Zachód. Prawdziwe. Na razie wakacje. To takie legendarne poidełko, tak? Amerykańskie? Tak. Gdzie się to buduje? Wy tutaj naprawdę lubicie unikać podatków, nie? Tak. Amerykanie. Bo byliśmy, jesteśmy w metrze, karta na metro nie weszła i podchodzi pan cieć? Nie, no i są dwie maszyny, żeby kupić sobie karty, tak? No to ja podchodzę, jak porządny obywatel, chcę kupić, tak? Ale pan podchodzi do mnie i mówi, chodź na chwilę, chcesz za $2 przejazd? No tak, to przejazd 2,75 kosztował, nie? No i chcesz za $2 przejście? No i chcę, no to daj mi $2, daj mu te $2, to już ty przeszedł, nie? Ale coś mu tam nie zadziałało i nie wiem skąd on wyjął ten klucz i otworzył to pod koniec. Otworzył bramkę, nie? Otworzył bramkę i powiedział przychodź. I tam stał i czeka na innych. To nie był pracownik? Nie wiem kto to był. I czeka na innych takich pacjentów. Być może to był pracownik, bo ma cynk, że te maszyny tu nie działają. Ale powiem ci, że mi się ten metro podoba. Bo u nas w Polsce ludzie się podpierdalają za kolory, bo kto ma straszny prawie. A tutaj kto ma straszny prawie i ludzie się nie podpierdalają z kolory. W przerwie przygód w Nowym Jorku wracamy na Dolny Manhattan, gdzie moja historia w pewien sposób się rozpoczyna, bo zapytałem się ludzi w internecie, czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dostaniu się do Ameryki, ponieważ jako freelancer, który obecnie nie ma żadnej roboty, tylko po prostu sobie wyjechał do Ameryki, orientuje się co robić, co mówić, że nie wpuścili. Jarek się zgłosił, Jarek tutaj szkoła i on generalnie pomaga ludziom w tym, żeby się tutaj ogarnęli. Jeżeli chcą się uczyć i tak dalej. Nie ukrywam, że ja sam od samego początku nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. I co tu dużo mówić? Opatrzność. Także Jarek, to jest twoje 5 minut, bo naprawdę zasłużyłeś na to, pomagając mi tutaj spełniać swoje marzenia. Opowiadaj. Nie ma problemu. W skrócie. Więc ja tu mam szkołę na Dolnym Manhattanie, prawda? I ta szkoła to nie ma jakby odpowiednika w Polsce takiej szkoły, prawda? Bo taka szkoła tu, na którą oczywiście są wszystkie pozwolenia stanowe, federalne, imigracyjne i tym podobne, zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. A mianowicie tak, jeżeli na przykład ktoś jest w Polsce sobie, prawda? Jest studentem, czy nie jest studentem, ma, nie wiem, lat 20, ma lat 50 i tak dalej, to się nie liczy w ogóle. Postanowił sobie przylecieć do Nowego Jorku i na przykład studiować, czyli studiować, uczyć się angielskiego, tak? No i ja na przykład takiej osobie mogę poprzez moją szkołę bardzo łatwo pomóc, ponieważ ta osoba musi po prostu mi tylko wysłać kopię swojego paszportu, potwierdzenia finansowe, czy może tu się utrzymać i ma za co za szkołę płacić. I ja wtedy wystawiam taki dokumencik, który się nazywa F1, czyli to jest symbol od wizy studenckiej. Z tym dokumentem ta osoba idzie do ambasady amerykańskiej i dostaje wizę studencką i sobie tu przylatuje. Ja się uczy. I się może uczyć angielskiego, jeżeli jest potrzeba. Ja mogę tu ogarnąć, nie wiem, mieszkanie tak samo. Po pół roku nauki języka angielskiego można złożyć wniosek nawet o pozwolenie o pracę, tylko że to 20 godzin w tygodniu.
mniej więcej, bo musisz mieć czas na naukę też. Także jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o wizę lub status studenta, że to nie musi być ta osoba aktualnie na terenie Polski czy innego kraju. Tak samo jak ty na przykład. Teraz przyleciałeś na wizie turystycznej i ja mam możliwość tobie zmienić ten status na studencki. Myślisz, że jakby Natalia z Brooklynu się odezwała? Dokładnie. Żeby, dokładnie. Ja mam możliwość to zmienić. Czyli jak ty teraz dostałeś pobyt na te pół roku tu jako turysta, to ja mogę złożyć dokumenty do biura imigracyjnego na podstawie tych szkolnych wszystkich dokumentów i tak dalej i na podstawie... Świadczy się nadajesz. Nie, no ja po prostu... Jest tam wymóg, kilka aplikacji trzeba wypełnić i tak dalej. Wiadomo, szkoła musi mieć te wszystkie pozwolenia i tym podobne, są takie kody i tym podobne. Ja to wysyłam do biura imigracyjnego. Ty czekasz tak od 3 do 6 miesięcy na odpowiedź. Oni ci przyznają wtedy ten status F1. I wtedy możesz sobie do 10 lat tu studiować. O. Także... Taka przygoda. No i reszta jest wszystko to samo, co... Jakby ktoś wcześniej potrzebował pomocy w Ameryce, to pewnie albo w opisie, albo w lach na końcu pojawi się informacje o tym, jak uzyskać taką pomoc w Ameryce. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś jest na przykład z rodziną, to wtedy na przykład jest takie prawo, że jeżeli ty na przykład masz żonę i 2 dzieci, no to żona, 2 dzieci są jako twoi tacy... Nie można ciebie was rozdzielić, że jesteście rodziną, oni dostają taki jakby tak samo ten status, tylko wiadomo, że oni nie muszą chodzić do szkoły ani z takich rzeczy, bo oni są przy tobie, a ty jesteś tą osobą, która chodzi do szkoły i oni są fajnie razem z tobą, więc tym też nie ma. Szczegóły, jak zrobić, jak spełnić swój American Dream na końcu odcinka. Zestrasz się ze szczęścia. Kurwa, jeszcze ta Biedronka taka naćpana, czy chuj wie co? Jakby zjarana była jakaś, nie? No dawaj, zmień się chuj. O nie! Co? Taki ładny kadr, jak mi pan przejechał i nie zdążyłem go złapać. Taki ładny kadr był. Sodoma i Gomora to miasto. Tomasz, słyszysz? Przyjeżdżaj do Ameryki. Takie powiedzenie mają amerykańskie dziewczyny, the sky is the limit. Patrz, jebany jeszcze wszedł do środka. Jak? Czy nawet. Patrz, kurwa, Tomasz, jak ci ładną przebitkę robię, jak circle line przepływa. Ty, w ogóle ciekawe, jak będzie zmieniał angielski tam dalej. Wiesz, ja to jestem Polish English, nie?